gość waszego radia FM. A gościem waszego radia FM jest europoseł Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. Witam, Maciej Januchowski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Weekend w Wągrowcu minął pod znakiem seniorów i od nich właśnie zaczniemy. Od tego, jakie znaczenie mają osoby starsze dla gospodarki. My przywykliśmy w Polsce patrzeć na problem seniorów jako na zagadnienie, które niesie określony kłopot. Tymczasem w większości krajów Unii Europejskiej, krajów nieco bogatszych od nas i lepiej rozwiniętych gospodarczo, postrzega się tak zwaną srebrną gospodarkę, czyli zestaw działań skierowanych do seniorów jako dźwignię rozwoju. Dlatego, że jak spojrzymy na to głębiej, to dostrzeżemy bardzo szybko, że te działania skierowane do seniorów, one również dają i są rynkiem pracy dla wielu innych osób. Popatrzmy, srebrna gospodarka to z jednej strony działania zdrowotne i opiekuńcze. Żeby zapewnić zdrowie seniorom, no, trzeba całą masę lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, cała rzesza osób. Ale również, żeby zapewnić opiekę seniorom, poza normalnymi opiekunkami, jest coś takiego jak teleopieka, która jeszcze w Polsce jest po wijakach. Ale już są takie gminy, które podłączają wszystkich samotnie mieszkających starsze osoby do centrum kryzysowego. Czyli wystarczy jeden przycisk i jest informacja, że ten człowiek potrzebuje pomocy. Ale z drugiej strony przecież seniorzy stanowią tę grupę, która może być świetnymi opiekunami dla dzieci. Tym bardziej, że my już nie mamy w Polsce takich tradycyjnych, wielopokoleniowych rodzin, gdzie babcia, dziadek opiekowali się wnukami. Bo często dzieci już są gdzieś za granicą i tych wnuków naturalnych nie ma. Ale to nie znaczy, że z jednej strony ci starsi ludzie nie mają potrzeby dawania jeszcze uczucia dzieciom małym, a z drugiej strony jest wiele rodzin, które poszukuje opieki dla dziecka. To są również działania dotyczące właśnie aktywizacji seniorów, którzy mogą pracować. To są nie tylko ci opiekunowie, ale to są również świetni instruktorzy, świetni mentorzy, świetne osoby, które mogą nauczyć się młodych ludzi nie tylko formalnych kwalifikacji, które zdobywają w trakcie edukacji, ale tych wynikających z doświadczenia życiowego. Seniorzy to także bogata oferta turystyczna. Przecież już mamy takie pierwsze jaskółki, biura podróży, które specjalizują się w programowaniu czasów wycieczek dla seniorów, czyli niezbyt intensywnych fizycznie, ale dających sporo doznań takich natury estetycznej, duchowej. To jest ogromna oferta kulturalna. I powiem panu redaktorowi i słuchaczom, że czasami można to zrobić całkowicie bezkosztowo. Na przykład ja dzisiaj zawożę naszym seniorom do Wągrowca zaproszenie od dyrektora operetki poznańskiej, który 27 września ma próbę generalną nowego muzykalu Nine, muzykalu, który jest oparty na 8,5 Felliniego, a która to próba generalna jest darmowym spektaklem dla seniorów. Czyli srebrna gospodarka, można powiedzieć, że jest znaczącym elementem gospodarki europejskiej. Tak, srebrna gospodarka jest znaczącym elementem gospodarki i znaczącym bodźcem prorozwojowym, bo do tego jeszcze dochodzi cała przestrzeń mieszkalna, którą też trzeba jakoś zagospodarować. Czyli jeśli myślimy o seniorach, to są działania dla nich, ale często również z nimi. Unia Europejska duży nacisk kładzie na gospodarkę, srebrną gospodarkę? Unia Europejska bardzo zwraca uwagę na srebrną gospodarkę, ponieważ nie jest tylko domeną Polski fakt demograficznego starzenia się społeczeństwa. To samo dotyczy krajów Unii Europejskiej i w związku z tym Unia doskonale wie, że już w roku 2020 będzie miała więcej seniorów, aniżeli ludzi wchodzących na rynek pracy. W związku z tym Unia Europejska zdaje sobie sprawę, że z jednej strony aktywizacja zawodowa seniorów jest niezbędna, ale z drugiej tworzenie miejsc pracy z uwagi na pracę dla seniorów. Ponadto Unia Europejska także dostrzega fakt, że jeżeli człowiek jest aktywny, to jak mówi porzekadło, on nie ma czasu się starzeć. On znacznie rzadziej choruje.
a Unia Europejska jest o krok dalej w działaniach na rzecz seniorów i ich aktywizacji, aby ta gospodarka, która jest związana z nimi, była jeszcze większym elementem ogólnej gospodarki. Jest dalej niż Polska? Jest bardziej zaawansowana. Dość powiedzieć, że właściwie we wszystkich miastach krajów Starej Piętnastki są pełnomocnicy gospodarzy miast do spraw srebrnej gospodarki, którzy zajmują się tylko rozpoznawaniem rynku, prognozowaniem działań, wprowadzaniem tychże w stan czynny, ale Unia Europejska również także przeznacza spore pieniądze na to, żeby i aktywizować zawodowo seniorów, ale również na to, żeby dostarczać im oferty turystycznej, oferty kulturalnej, oferty edukacyjnej. Przecież nasze uniwersytety trzeciego wieku, tym akurat Polska może się poszczycić, bo to jedna z takich pierwszych form działalności senioralnej, są znakomite, więc one także mogą otrzymywać pieniądze z Unii Europejskiej. A ja i tu zdradzę, a Państwo jesteście Państwo pierwszymi, którzy to słyszą, będę proponowała, żeby powołać Wielkopolski Obywatelski Parlament Seniorów. Czyli żeby seniorzy mogli swoimi doświadczeniami się dzielić, wymieniać. Zresztą też będziemy mieli taki punkt, kiedy seniorzy będą pokazywali, co u siebie robią. Jeżeli mówimy o seniorach, to mówimy o ludziach w wieku? Właśnie i to jest ciekawostka. Redefiniuje się granice bycia seniorem. Ona przesuwa się, nie jest jeszcze całkowicie zdefiniowana, ale prawdopodobnie przesunie się do 70. Chciałbym jeszcze na koniec naszej rozmowy poruszyć temat, którym żyjemy od dłuższego czasu. Przez jakiś czas zrobiło się cicho. Teraz temat powraca, mianowicie odnośnie relokacji uchodźców, bo Polska jest jednym z tych krajów, który jeszcze w ogóle nie przyjął żadnego potrzebującego pomocy. Czy rząd Beaty Szydło zmieni zdanie, pani zdaniem? Są trzy kraje, które do tej pory nie przyjęły żadnego uchodźcy. To jest Polska, Węgry i Austria, ale Austria już w tym tygodniu ogłosiła, że właśnie przyjmuje. Ja jestem zszokowana, zdumiona i zmartwiona faktem, że rząd, który bardzo często demonstruje, czasami wręcz przesadnie to czyniąc, swoje przywiązanie do wiary, a jest tak szalenie antychrześcijański w swojej postawie, ponieważ najważniejszym przekazaniem, jak ja pamiętam z moich lekcji katechizmu, jest miłuj bliźniego swego jak siebie samego, a szczególnie tego, który potrzebuje pomocy. Jasne, że tam się także mogą zdarzyć osoby, które mogą nam zagrażać, ale po to są służby, które takie osoby powinny eliminować. Poza tym niewiele się mówi o bardzo prostym fakcie, że z tej ogólnej liczby uchodźców, którzy przebywają w Grecji i we Włoszech, z kompletem dokumentów gotowych do relokacji jest, panie redaktorze, ile? 4200 osób. Na wszystkie kraje europejskie. Czyli to strasznie mało. To nie jest proces, który polega na tym, że jednego dnia przyjedzie 7000. To jest docelowo, tyle zadeklarowała pani Ewa Kopacz. Natomiast do tej pory z tych wszystkich przebywających w tych dwóch krajach, kompletne dokumenty, które spełniają warunki do alokacji, jest 4200 osób. Żeby nie było tak, że tylko rząd Ewy Kopacz się na to nie zgadza, ostatnio właśnie wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, która zgodziła się na przyjęcie uchodźców, przewodniczący Grzegorz Schetyna powiedział, że nie ma takiej możliwości. Dla mnie to była wolta, której ja przecierałam oczy i uszy ze zdumienia. Miałam wrażenie, że się przesłyszałam, ponieważ jest to obrzydliwe, bo nastąpiło, jak sądzę, na skutek słupków sondażowych. I jeśli sondaże determinują postępowanie, szczególnie wobec innych ludzi, to dla mnie jest to, jeszcze raz powtórzę, niesmaczne. Dziękuję bardzo, europoseł Krystyna Łebacka, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Waszego Radia FM.